Zapytam o Iron Maiden, bo właśnie się zakończył sezon. Ja wczoraj oglądałam trzeci raz ostatni odcinek, bo jak wiemy, jestem hardkorową fanką. Powiedz mi, czy ty masz takie poczucie po zakończeniu programu, że chciałabyś więcej, chciałabyś wrócić do zrobić kolejną edycję, czy niekoniecznie? Znaczy wiesz, niedawno skończyliśmy ten projekt. Ja od razu, wręcz z lotniska, weszłam w projekt Lady, który debiutuje już w poniedziałek na antenie. W międzyczasie zrobiłam Warsztat Urody, program, który cieszył się ogromną popularnością w TVN Style i sprawił mi niezwykłą satysfakcję. I powiem szczerze, że na razie ja bym chciała po prostu trochę odpocząć. I mam jeszcze całą masę właśnie zobowiązań różnych reklamowych. Za chwilę ruszamy z wielkim projektem, o którym na razie cicho sza, więc... Ja to oglądam z ogromnym sentymentem, ale nie ma we mnie na razie takiego zewu podróżniczego i do przygód. I jeszcze nie. Ale zew pojawił się chyba w twoich rodzicach, którzy odwiedzili cię właśnie na planie odcinka w Bilbao. Powiedz mi o tych emocjach, które ci towarzyszyły, bo ja oglądając, no popłakałam się. To było mega wzruszające, to było mega mocne, takie intensywne emocjonalnie. Co czułaś, kiedy zobaczyłaś mamę i tatę tam w restauracji? To było dla mnie zaskakujące, naprawdę, dlatego że nikt przez cały ten czas absolutnie ani swoim zachowaniem, ani ja nie mogłam nawet przypuszczać, że coś takiego może się wydarzyć. Moi rodzice nigdy nie chcieli, mimo że mieliśmy wielokrotnie bardzo wiele takich propozycji, żeby razem coś zrobić. Moi rodzice nie mają takiej potrzeby. Ale chcieli, żebym miała poczucie, że mnie wspierają, że chcieli mi okazać swoje wsparcie i ja się tak wzruszyłam, ja się poczułam jak dziecko po prostu, jakby rodzice przyjechali na kolonie. I bardzo mnie cieszy, że oni wzięli udział w tym, bo mama do mnie mówi, wiesz co, ja trochę nie doceniałam twojej pracy, wydawało mi się, że ona jest po prostu łatwiejsza i przyjemniejsza, a to jest jednak, co by nie mówić, zajmujące i ciężkie. No więc cieszę się, że zobaczyli, cieszę się, że teraz wiedzą, jak wygląda też moja praca zawodowa, a oprócz tego to była ogromna przyjemność po prostu móc z nimi później po zdjęciach pospacerować i pospędzać czas, którego mi zawsze brakuje z nimi po prostu.